Cześć, z tej strony Marcin Rąpej. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Oto najnowsza, piąta generacja Toyoty RAV4. Przed Wami najnowsza Toyota RAV4, czyli piąta generacja tego już legendarnego modelu. Samochód mam przyjemność przetestować dzięki współpracy z Toyota Jasło. Zapraszam Was serdecznie do skorzystania z salonu, gdzie znajdziecie nowe oraz sprawdzone, używane samochody marki Toyota, no i oczywiście profesjonalnego serwisu obsługi. Na początku przyznam, że nie jestem jakimś szczególnym fanem japońskiej motoryzacji. Oczywiście z pominięciem kilku legendarnych modeli, które na bieżąco objeżdżałem w przeróżnych grach komputerowych i chętnie usiadłbym za kółkiem wielu z nich. Toyota w obecnej gamie ma według mnie dwa ciekawe samochody. Pierwszy to mały szatan, czyli Toyota Yaris GR, czteronapędowy hot hatch z mocą ponad 250 koni mechanicznych, musi naprawdę robić robotę. Znacznie spokojniejszym, jednak stylistycznie ciekawym modelem jest Toyota CHR, która na swój sposób wymyka się z konserwatywnych standardów tej marki. W Toyocie od wielu lat wszystko robione jest z nastawieniem na wysoką niezawodność i przyjemność z użytkowania na co dzień. Wysokie walory stylistyczne były raczej zawsze na drugim planie. Wracamy do naszego dzisiejszego gościa i jego historii. Pierwsza RAV4 zjechała z taśmy w 1994 roku. Początkowo był to niewielki, rekreacyjny samochód, który miał być kompromisem pomiędzy terenówką a samochodem osobowym. Od trzeciej generacji model zaczął rosnąć i z rekreacyjnej niewielkiej osobówki przekształcił się w całkiem dużego, wygodnego, rodzinnego SUV-a. Pierwsze spojrzenie na ten samochód od razu kieruje nasze myśli w stronę SUV-ów projektowanych na rynek amerykański. Piąta generacja już z daleka sugeruje nam, że komfortowo wywiezie i przywiezie na dalekie w czasy całkiem dużą rodzinkę i nikt nie będzie musiał rezygnować z zabrania ze sobą swoich ulubionych rzeczy, bo również bagażnik o bardzo regularnych kształtach jest spory. Projekt nadwozia jest całkiem udany, jednak jeśli poszukujecie czegoś krzykliwego, co będzie przyciągać uwagę każdego przechodnia, to raczej wybierzecie kogoś z konkurencji. Trudno zarzucić nowej RAV4, że jest brzydka. Mnie się osobiście z wyglądu bardzo podoba, w szczególności w tym lakierze. Z zewnątrz niezbyt podobają mi się dwie rzeczy. Tył z mocno wyciągniętą w górę wąską linią świateł oraz nieco proporcjonalnie za małe koła, choć optycznie proporcje ratują na pewno masywne nadkola, które możemy wybrać w wersji plastikowej lub lakierowanej. Osobiście wolę tą pierwszą opcję i myślę, że Wam też bardziej się spodoba. Po tym, co w zeszłym roku zobaczyłem w CHR-ze, nieco zawiodłem się wnętrzem w RAV4. Na pewno jest mniej imponujące niż to, co widzimy z zewnątrz, jednak trudno też jednocześnie znaleźć tu coś, co zdecydowanie zniechęciłoby do zajęcia pozycji za kółkiem. Jest nowocześnie i jednocześnie konserwatywnie. Wszystko wygląda tak, jak powinno w nowoczesnym samochodzie. Na plus na pewno wymienię kształt i wygodę oferowaną przez przednie fotele. Za kierownicą znajdziemy miks klasycznych, zegarów oraz dużego wyświetlacza pomiędzy nimi. Panel środkowy jest intuicyjny, nie do końca przekonują mnie wykorzystane w nim przyciski, pomijając fajne pokrętła do regulacji temperatury w kabinie. Ekran centralny jest nieco za blisko, przez co patrzy się na niego spod dość ostrego kąta. Kilka centymetrów w głąb zapewniłoby na pewno lepszy efekt wizualny. Z tyłu komfortowo usiądą dwie osoby. Kanapa jest wyraźnie zaprofilowana w sposób sugerujący, że trzecia osoba z tyłu nie pojedzie z nami aż tak wygodnie. Jeszcze jedną z najstraszniejszych rzeczy w tym samochodzie jest karta do niego. Karta, kluczyk. Wyostrzy się, uwaga. Spójrzcie na to, wygląda jak pilot do sterowania odkurzaczem z AliExpressu. Na pewno nie pilot do tak wykonanego samochodu. No może ten tył delikatnie ratuje sytuację, ale z przodu i sam ten plastik jest naprawdę bardzo średni. Przechodzimy do sedna i porozmawiajmy o tym, jak prowadzi się ten samochód.
Pod maską w testowanym egzemplarzu mam najmocniejszy dostępny układ hybrydowy dla tego modelu. Jest tu 2,5-litrowy silnik benzynowy i do tego elektryczny. Dają nam do dyspozycji 222 konie mechaniczne, przenoszone za pomocą bezstopniowej przekładni na wszystkie cztery koła. Możemy rozpędzić się od 0 do 100 na godzinę w nieco ponad 8 sekund. Możemy wybierać pomiędzy 5 trybami jazdy, choć przyznam szczerze, że pomiędzy trybami podstawowymi, tymi trzema podstawowymi, ciężko zauważyć jakąś szczególną różnicę. Dopiero tryb jazdy na samym silniku elektrycznym oraz tryb do jazdy w terenie wnoszą nieco więcej. W tym pierwszym możemy poruszać się wyłącznie na silniku elektrycznym, pod warunkiem, że nie przekroczymy 50 km na godzinę oraz będziemy ostrożnie obchodzić się z gazem. Zbyt gwałtowne wciśnięcie spowoduje wyświetlenie się odpowiedniego komunikatu i uruchomi asystę silnika spalinowego. Drugi tryb posiada chociażby system przenoszący moment obrotowy na koło, które aktualnie najbardziej go potrzebuje, co zdecydowanie ułatwia jazdę po niezbyt trudnym terenie. Zawieszenie dobrze radzi sobie z nierównościami, jest zestrojone bardzo miękko. Za pierwszym razem z pewną dozą ostrożności podchodziłem do wchodzenia w zakręty, jednak szybko okazało się, że RAV4 niespecjalnie przechyla się na boki, jak na tak wysoką, miękką, zawieszoną konstrukcję. Przyznam, że po raz pierwszy siedzę za kółkiem samochodu hybrydowego i przez okres testu sporą część czasu pracował wyłącznie silnik elektryczny. Wtedy wewnątrz, przy niskich prędkościach, jest całkiem cicho i przyjemnie. Problem pojawia się przy prędkościach powyżej 80 na godzinę oraz kiedy do pracy wkracza silnik benzynowy. Zastanawiam się, jak do tego doszło, że projektanci przyłożyli tak mało uwagi do wygłuszenia komory silnika oraz opon. Posłuchajcie tego. Skłamałbym, mówiąc, że przy dużych prędkościach wewnątrz jest nie do zniesienia. W każdym razie szum opon całkiem wyraźnie daje znak o ich istnieniu. Natomiast silnik spalinowy to jedna z największych wad nowej RAV4. Oczywiście mam na myśli odczucia akustyczne. Nie dość, że jest głośny, to przy dodaniu mocniej gazu wypełnia kabinę niezbyt przyjemnym, jednostajnym wyciem. Po tym bardzo dobrze wykonanym wnętrzu i karoserii spodziewałem się znacznie większej uwagi przyłożonej do zminimalizowania dźwięku pochodzącego z komory silnika. Szczerze odradzam wybór RAV4 w wersji wyłącznie z silnikiem benzynowym i CVT, ponieważ jazda nim musi być naprawdę niezbyt przyjemna, jeśli cały czas słyszymy silnik tak jak tutaj. Chyba że wersja z samą benzyną jest jakoś lepiej wygłuszona, w co osobiście wątpię. Wątpliwe jest również samo inwestowanie w hybrydę, jeśli zależy nam wyłącznie na aspekcie obniżenia kosztów za benzynę. Uśredniając, hybryda pali około 2 litry mniej benzyny na 100 km, jednak patrząc w cennik, do wersji hybrydowych musimy zazwyczaj dopłacić około 30 tysięcy złotych. Wychodzi na to, że kupując hybrydę wyjdziemy na zero dopiero po około 300 tysiącach kilometrów. Tak czy siak, jeśli nie chcemy dostać choroby psychicznej od ciągłego słuchania głośnej benzyny, jest to koszt warty podjęcia w tym modelu. Kiedy już zatkamy uszy, układ napędowy sprawuje się naprawdę świetnie. Tak wielki samochód spokojnie schodzi w jeździe mieszanej poniżej 6 litrów na 100 km. Układ hybrydowy jest bardzo elastyczny, a napęd na 4 koła to dodatkowy punkt dla frajdy z jazdy i bezpieczeństwa. Od początku testu zastanawiałem się, komu mógłbym polecić ten samochód, więc jeśli szukasz nowoczesnego, niezawodnego, choć to się akurat dopiero okaże, niekoniecznie krzykliwego, a jednocześnie dużego i wygodnego samochodu, to myślę, że warto udać się na jazdę próbną najnowszą RAV4. Najlepiej do Toyota Yaswo, dzięki której mogłem dziś przetestować ten model. Osobiście bardzo chętnie wybrałbym ten samochód jako samochód firmowy dla mojego zespołu. Ma praktycznie wszystkie cechy, których wymagają długie podróże w pełnym składzie. Jednak jako samochód na co dzień chciałbym mieć coś bardziej krzykliwego. Brakuje mi w niej pazura, który dawałby mi większą frajdę z jazdy tym autem.
Dziękuję Wam za obejrzenie kolejnego odcinka. Dajcie koniecznie znać, co sądzicie o nowej RAV4 w komentarzu i jeśli się podobało, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na kanale oraz obserwujcie moje profile na Facebooku i Instagramie. Jeśli masz samochód, który chciałbyś dać mi do testu, to koniecznie skontaktuj się ze mną mailowo czy za pomocą właśnie kont społecznościowych. Dziękuję, pozdrawiam Was serdecznie. Marcin Rąpej, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!